Witamy na Dolnym Śląsku. To właśnie tutaj, w Garcach, zbudowaliśmy największy trakcyjny magazyn energii w Europie. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa zasilania oraz jakości energii dostarczanej do pociągów. Zapewnia on również bilansowanie mocy pobieranej z krajowego systemu energetycznego oraz umożliwia efektywniejsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Zanim energia trafi do magazynu, wpływa do podstacji trakcyjnej. Tam prąd zmienny zostaje przekształcony w prąd stały i poprzez dedykowane pole rozdzielnicy 3 kV jest kierowany do instalacji magazynowania energii. W skład magazynu wchodzą 4 nowoczesne kontenery bateryjne oraz kontener inwerterowy, w którym znajduje się modułowy przekształtnik stanowiący serce całego układu. To właśnie tutaj trafia prąd podczas ładowania magazynu. Przekształtnik składa się z 7 modułów, które pracując równolegle dbają o to, aby prąd wchodzący i wychodzący z magazynu miał odpowiednie parametry. Następnie przekształtnik równomiernie rozdziela energię do 4 kontenerów bateryjnych, które łącznie zawierają 4240 baterii litowo-jonowych. Podczas rozładowania magazynu prąd wraca do podstacji tą samą drogą. Jest uwalniany z baterii, a następnie poprzez przekształtnik i rozdzielnicę 3 kV trafia do sieci trakcyjnej, gdzie zasila jadące pociągi. Magazyn ładuje się powoli, wykorzystując dostępną moc z sieci oraz źródeł odnawialnych. Natomiast rozładowuje się w przeciągu kilku sekund, dokładnie wtedy, kiedy na linii kolejowej pojawia się pociąg. Zastosowane przez nas rozwiązania są unikalne w skali światowej. Poza obiektem w Garcach, jednym z niewielu miejsc, gdzie znajduje się podobny magazyn, jest japońska Osaka. Wybudowana instalacja jest pierwszym z 300 planowanych powerbanków dla polskiej kolei. Następnym etapem projektu jest powstająca obok magazynu farma fotowoltaiczna, która dodatkowo wspomoże pracę podstacji. Panele instalowane na terenie całego kraju będą produkować czystą energię dla pociągów w ramach programu Zielona Kolej, który pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla aż o 8 milionów ton.